przyjaciele, ja chciałam nawiązać do tego, co Norbert powiedział, dlatego że na przykład słyszę w kościele, że ludzie przechodzą pewne problemy, zmagają się z czymś i już kolejny raz. I ja chciałam wam powiedzieć o czymś, co dla mnie zadziałało świetnie w tym temacie. Kiedy przechodziłam różnego rodzaju emocjonalne zmagania, to teraz, kiedy patrzę wstecz, to chcę wam o czymś powiedzieć, że to jest jeden z najwspanialszych momentów duchowego przełomu. Więc jeżeli się z czymś zmagasz, jeżeli masz jakąś trudność, to się wydaje może, że ta trudność jest taka wielka, ale chcę ci powiedzieć, że to jest właśnie taki moment, gdzie możesz zrobić jeden z największych duchowych skoków. Amen. I teraz ci powiem jak. Przede wszystkim Pismo Święte mówi, że nie ma ofiary, która nie kosztuje. Amen. Norbert powiedział o ofierze. Wiecie, ja niedawno słyszałam takie świadectwo znanego usługującego, światowego usługującego, który prowadzi wielki kościół, ma wielką służbę uzdrowień i on patrzył, jak jego żona umarła. I on powiedział coś takiego. I kiedy ja to usłyszałam, to tak właśnie zrozumiałam, od razu widziałam taką refleksję, że to jest to, że to jest ten moment ofiary. Bo w momencie, kiedy ta żona umarła, on wstał i powiedział, Bóg jest dobry. Amen. I mówi, nie ma ofiary, która nie kosztuje. W tym miejscu największego bólu, on złożył ten ból na ofiarę. W tym miejscu największej trudności, on złożył to Bogu na ofiarę i zaczął uwielbiać Boga. I wiecie, i to jest ten taki, to jest to miejsce, gdzie można złożyć. Ja nie mówię, żeby składać teraz swoją patologię. Baza mi nie wychodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedy cię coś ciśnie, kiedy jest ci niewygodnie, to wtedy można wykorzystać ten moment. Amen. I powiedzieć, Boże, ja ci to daję na ofiarę. I w to miejsce ja ciebie uwielbiam. Ja ciebie uwielbiam wtedy, kiedy coś po ludzku mi nie wyszło. Ja ciebie uwielbiam wtedy. Ja wstaję i mówię, jesteś dobry. Jesteś dobry. Nie obchodzi mnie to, co się stało. Jesteś dobry. I wtedy robisz skok. Amen. 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 Paweł powiedział, to dla wielu ludzi jest niezrozumiałe do końca, że nawet gdyby moja krew miała być dolana do ofiary Jezusa. On rozumiał, co to znaczy, żeby się poświęcić. I jaką poświęcenie ma wagę. To jest waga potężna. Nie wiem, czy rozumiecie to do końca jeszcze. Może wielu z was tego nie rozumie. Jeżeli ktoś z was tego nie rozumie, to porozmawiaj ze mną o tym. Wiecie, swego czasu był bardzo prężny kościół w Europie, największy w Europie. Pastor tego kościoła jeszcze był przed takimi różnymi perturbacjami, do których później doszło. W tamtym czasie ten kościół rozkwitał. Mieli bardzo dużo działań misyjnych. I przyjechał tam pewien człowiek do niego, i mówi, pastorze, chciałbym porozmawiać o tym, co ja mam robić, ponieważ ja chcę pojechać do tego i do tego kraju. I ja w tym i w tym kraju chcę otworzyć służbę. Co mam zrobić? A ten pastor, który miał media, który miał masę różnych rzeczy, mówiono o nim jako o cudotwórcy i tak dalej, powiedział do niego tak. Jedź tam i zacznij składać ofiarę. I on się patrzył na niego. Oczekiwał, że ten mu powie inne, że on mówi nie. Jedź do tego kraju i zacznij składać ofiarę. Nie ma takiej opcji, że jeśli ty złożysz tam ofiarę ze swojego życia, to nie nastąpi manifest Świętego Ducha. To jest niemożliwe. Rozumiecie to?
niemożliwe. Problemy mają ludzie, którzy oczekują, że bez tej ofiary są w stanie w Królestwie Bożym, które oparte jest na ofierze, osiągnąć jakiś sukces. Królestwo Boże opiera się na ofierze. Chrześcijaństwo zaczyna się od ofiary. Rozumiecie, od czego ono się zaczyna? Ono się nie zaczyna od czegoś innego. Chrześcijaństwo zaczyna się od tego, że Jezus został zmasakrowany i umarł. To się zaczyna chrześcijaństwo w tym momencie. Rozumiecie, o co chodzi? To jest wejście w chrześcijaństwo. I teraz masa ludzi w dzisiejszym kościele, szeroko pojętym kościele, myśli, że może, mówi tak, ja wykorzystam namaszczenie. Mówię, ja mówię, ty nie rozumiesz, o co chodzi z namaszczeniem. Namaszczenie to jest w ogóle przede wszystkim, namaszczenie to jest coś, co jest, może być takie, a może być takie. I to jest zależne od bardzo wielu czynników. Rozumiesz? Od bardzo wielu czynników. To tak jak niektórzy myślą po prostu, o, mam 1 000 000 złotych i teraz zrobię z nim cokolwiek na rynku gospodarczym i na pewno będę miał zysk. Przecież to jest nieprawda. To w ogóle nieprawda. Ty możesz zrobić z tym 1 000 000 takie inwestycje, że zaraz wszystko potraci, że nic nie będziesz miał, będziesz miał długi jeszcze. Rozumiesz? Natomiast rzeczywiście ty musiałbyś go odpowiednio zainwestować, ten 1 000 000. Namaszczenie to trzeba zainwestować.